pan lubi? Lubię, jak akcja jest, żeby coś się działo, nie? To może katastroficzny. Co my mamy? Zakłada pompy, płonący wieżowiec, a z Polski, jak pan lubi polskie, to potop. Nie, a lepiej, żeby się mordowali. Ale konkretnie, że jak? Kto ma mordować? Powiedzmy, Murzyn. Magazynier, mafia, mason, mulat. Murzyn, jest Murzyn. Kogo morduje? Właśnie, kogo? Może Białego? Ale ma pani filmową wyobraźnię. Murzyn morduje Białego. Marynarzy! Ojej, Murzyn morduje marynarzy. Ojej, ale fajnie wszystko damy. Są marynarze. Jaki powód? Powód? No, z jakiego powodu morduje? A jakie są? Porachunek, zemsta, uraz, bez powodu, hałasowanie, zdrada. Bez powodu? Jaki to film, że bez powodu? Jest jeden. Zbrodnia i kara. I kara? To znaczy, że na koniec go jednak łapią. Na to wygląda. Ale głupi tytuł. Od razu wiadomo, jak się skończy film. Nie, to dewiacje. Jaką? Pani sama wybierze. Dam panu seksualną. Wychodzi film pod tytułem Śmierć czyha za burtą, numer 3524. Ojej, nie ma! Ktoś pożyczył wszystkie kasety z końcówką 24. Cholera jasna. Dawaj ten, po to. Niech już będzie katastrofa. Dobra. Jest tam jakiś Murzyn? Nie wiem. Ale marynarze pewnie są! Aktualny program z... Tak. Oto on! Krakody Rygiena! Przyjrzyjcie się Gience. Dobry z niego chłop jak mało kto. Co by tu o nim więcej? Aha, Giena pędzi samogon. I ma kolegę, hipopotama. Pietka. Pietka na imię mu dali. Pietka, a po ojcu Aleksandrowicz hipopotali. Kiedyś Giena zaszedł do niego, ale go w domu nie było. Więc tylko na drzwiach zostawił mu kartkę. A co napisał na kartce? Pietuszka, życie mi się sprzykrzyło. Jak wrócisz, wpadnij, wypijemy po ćwiartce. Może znowu nabiorę ochoty? I jeszcze podpis. Giena. A w nawiasie? Krokodyl. Pietia wpadł po godzinie i przyniósł ze sobą śledzie. Myślicie, że spytał się Gieny, jak żyje? Gdzież tam? Usiadł i mruknął. Jedziem. I przypijali Giena do Pietia, Pietia do Gieny. A przy tym głupoty pletli. I śmiali się. Jezu, jak oni się śmiali. Krokodyl poważniał co jakiś czas. No powiedz, Pietka, ale szczerze, co i jak? Udał mi się samochód, udał się, co? Ano, tak. A mógł przecież nie wyjść w ogóle. Mógł nawet wyjść, ale źle. Mógł się nie udać, prawda? Prawda, co, Pietka? Prawda, że nie? Ano, nie. Dla tych, co piją, rzecz to nie nowa, że gdy się długo siedzi przy wódce, zaczyna się kleić rozmowa, a rozklejają rozmówcy. Pietka, spójrz na mnie. Krokodyl, krokodyl i tyle. A wiesz tak naprawdę, kim chciałbym być? Motylem. No już ci pewnie kiedyś mówiłem. A no właśnie, motylem. A wiesz dlaczego? Bo lata. Jezu, jak ja chciałbym latać. A tu bracie nic z tego. Gnieje w tej wodzie jak tołek. A jakie te bestie są kolorowe. Nie to co ja, zielona orchida. Jak o tym myślę, to wiesz co? Żygać. A żygać się chce. Motyl wygląda tak ładnie. Że myślę sobie, musi też pachnieć. Mąchałeś kiedyś jakiegoś? Ja też nie. Ani jednego. Jak złapię któregoś z tych drani, to wpadnę do ciebie i go powącham. I smutnym się stał krokodylem. Ale na długo? No gdzież? Na chwilę! Ja tak głupi jestem, co? Kto? Ty? No. I jak się zaczęli chichotać, to w butelce zrobiło się pusto. Na jeszcze ich naszła ochota, ale jeden z drugim na stole usnął. Bo wiecie, samogon był czarodziejski. A czar jego na tym polegał,
że na wesoło nim ubić się tylko można. Na smutno jakoś się nie da. Wychlali wszystko łobuzy, do ostatniuśkiej kropelki. Nam został w sklepach alkohol normalny i niekoniecznie czarodziejski. A już niech tam, niech będzie i to. Ale Gięce, samogon się udał. Udał mu się, co nie? No! Nie grywa na przykład w tenisa. To już nie to zdrowie, co kiedyś. No, żal człowieka.
Trzeba by wreszcie ściągnąć w niego ten żyrandol. Dziś dziadek nie ma nawet siły, żeby odgonić muchy. Ja się zupełnie bezkarny. Może się wreszcie wytrują. Naszego Fafika też tego odraża. Jest wiecznie głodny. Magdo, gdybyś mogła coś z tym zrobić. Może postraszyć go ręką? Zawsze czuł przed nią respekt. Zresztą, niech sobie pohasa, mam słabość do tego zwierzaka. No, wystarczy tych poganuszek, chodźmy na obiad. A Bogzy? Na razie wystawimy papę do ogrodu, może wreszcie szpaki przestaną obiadać wiśnie. To dziadek! Ależ skąd to jakiś duch? Proszę? Nazywam się Homan Werner i będę was oprowadzał po zamku w Schlissendorf. Boże, chodzie. Znajdujemy się w sali różowej. Tutaj hrabia... Przepraszam, ale ta sala jest zielona. Która sala? No ta. Niech będzie zielona. Wszystko jedno. Tutaj hrabia odpoczywał po polowaniach. A oto jego trofea. Dzik, jeleń, łoś, słoń, żubr, bubr. Lis! Wiem, że lis! Lis! I tygrys! A jak to tygrys? Normalny! Der Tiger! A tu są obrazy. Pierwszy obraz, drugi, trzeci, czwarty, piąty. A to miniatura bitwy pod Grunwaldem. Scena śmierci Jagiełły. Pan Ulricha von Jürgenke! Cisza! Kto to jest przewodnikiem? Ja czy wy? Pan. To kto wie? Pan? No! Idziemy dalej. Następna sala. Wiąże się z nią zabawna historia. Kiedyś hrabia nałożył na głowę koc i nastraszył śpiącą tu hrabinę. Śpiąco duch hrabinę! Tutaj też hrabia grywał z gościami brydża. Kto z was umie grać brydża? Ja umiem. Wystąp! Gdzieście się nauczyli? Na obozie. Na obozie. A to ciekawe. Na którym? Na harcerskim. Nie, tam harcerskim. Czyli do szeregu! A to jest bardzo zabytkowy regał. Widać, jaki zabytkowy? Przecież to szafa. Kto by to powiedział? Żaden, tak? Kto inaczej porozmawiał? O, ale tak nie można. Nie można? Ja was znam, tu gości znam, takich jak wy. W muzeum nie wolno dotykać eksponatów, a wy co? Tylko czekacie, żeby wszystko podotykać z pustymi paluchami? Albo żeby zdjąć kapcie i porysować podłogę. Stoję sobie, nie widzę, a za plecami szafrat i rysa! Tu wszystko powinno być pod prądem! Całe muzeum! Może kilka kubów nauczyłoby was rozumu! To jest dobro kultury, a nie jakieś tam krojne flute! Bardzo dziękuję, to było bardzo ciekawe, ale mam obiad w restauracji. A idźcie sobie na obiad, się rozlejcie kompoty, zaświńcie obróz, zepsujcie wszystko, a pewnie, co tam? Czego jeszcze? Stój! Ty bandyto! Halt! Halt! Kawałek, kawałek, kawałek. Proszę, kończy się. Kawałek, kawałek, kawałek.
Dobrze, proszę ciebie, a proszę ciebie, u ciebie? Też dobrze, słuchaj. A jak tam słuchaj twoja żona? Proszę? Proszę ciebie? Jak tam słuchaj twoja żona? Zdrowa. Proszę ciebie, ale słuchasz? Słucham, słuchaj, zdrowa. Cześć, prawda? Cześć, słuchaj. Cześć, proszę ciebie. No jak się, prawda, macie? Dobrze, proszę ciebie. A ty się podobno, słuchaj, ostatnio ożeniłeś. To prawda? Nie, no nieprawda, prawda. Gdzie to usłyszałeś? No ktoś mi powiedział, słuchaj, i usłyszałem. Ale bardzo ładna kamizelka, proszę ciebie. Prawda, dziękuję ci. Proszę ciebie. Cześć, nie? Cześć, cześć, proszę. A ty chyba, prawda, byłaś za granicą? Tak, nie? A wy nie, nie? My nie! Nie, my nie. Cześć, kurwa!